Cześć, Tomek Strejk dla fansportu.pl. Jesteśmy tutaj z ZUS-ie. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Jesteśmy chwilę po konferencji dziennikarskiej dla Fame 9, Fame MMA 9. Za chwilę zmierzysz się z Kamilą Wybrańczyk. Powiedz raz jeszcze, jakie jest twoje nastawienie przed tą waleczką? No dobrze, ja jestem bardzo wyluzowana, jestem taka... Kurczę, zapomniałam, co przed chwilą mówiłam. Szkoda, żeśmy tego nie nagrali. W każdym razie moje nastawienie jest mega pozytywne. Bardzo dobrze się czuję. Być może dlatego, że nie ciąży już na mnie ta presja. Najważniejsze, że wygrałam poprzednią walkę. A już więcej, co ma być, to będzie. No ale wiesz, z tym brakiem presji to akurat tak do końca nie jest, bo wiemy już, że ta waleczka to będzie eliminator do walki o ja pas. Ja myślę, że tutaj są osoby, chociażby jak Marta Linkiewicz, które zasługują na ten pas o wiele bardziej ode mnie. Chociażby przez włożoną pracę. Którą władowała w treningi, we wszystko i w całą swoją drogę. Ja na początku mówiłam, że Fame MMA nie jest celem w samym sobie dla mnie, ono jest drogą do celu i fajnie, że jestem, to jest super przygoda, ekstra, ale jeśli czyimś marzeniem większym niż moim jest posiadać ten pas, fajnie jakbym go miała, ale to nie jest dla mnie must. No dobra, a to skoro jesteśmy już przy tym, że to jest droga, nie cel, jak w ogóle Fame MMA zmieniło twoje życie? Zmieniło? No, fajnie. Nie wiem, w sumie, kurczę. Jestem bardziej rozpoznawalna, zyskałam fajnych znajomych, fajnymi ludźmi się otaczam teraz. Sport zagościł w moim życiu. Trochę inny niż siłownia, bo wcześniej jak coś tam sobie robiłam, to była to tylko siłka. Teraz jest to MMA. No, dużo jest plusów. No, są same plusy, nie ma żadnych minusów. No dobra, stoczyłaś już dwa pojedynki w tej organizacji. Jakie w ogóle wnioski wyciągnęłaś po ostatnich wystąpieniach? No i przede wszystkim po tej porażce z Martą Linkiewicz, kiedy w sumie można powiedzieć, że przegrałaś że w parterze. Nie mogę spuszczać demona ze smyczy, jeśli chodzi o wejścia, dlatego teraz będę się tak starała dozować te emocje. Ale kto wie, może niedługo wyrobię sobie kondycję jak Speedy Gonzales i będę mogła tam, nie wiem... No zobaczymy, co los przyniesie, jeśli chodzi o wejścia. Nie wiadomo nigdy, co tam nie idzie. Czyli to będzie inna wersja ciebie, niż dotychczas mieliśmy możliwość zobaczyć. Teraz też będzie inaczej, na kolejną walkę będzie inaczej. Teraz w ogóle miałam świetne wejście przygotowane na tą walkę. Natomiast chciałabym was zaprosić na mój nowo utworzony kanał YouTube. Robię wielki muzyczny comeback. No i co chciałam powiedzieć? Że muszę teraz to wejście odpuścić, które było pierwsze przed tym, ponieważ to z racji tego, że to jest właśnie mój wielki muzyczny powrót, to dobrze by było, żeby był wielki. Okej, okay. Zamierzasz nas po raz kolejny zaskoczyć? Oczywiście, i czy zszokować? Tak. Będziecie zszokowani, co to jest, jakie to jest. Myślę, że będziecie zszokowani, będziecie pod wrażeniem. Myślę, że nie jestem zadowolona. Zobaczycie zresztą, no nie wyobrażajcie sobie. Jak wyglądały w ogóle twoje przygotowania? Morsowałaś, nie wiem, wiesz, nie, biegałaś? Nie, absolutnie, nawet nie biorę chłodnego prysznica, absolutnie nigdy nie wejdę do takiej wody, ja nie idę za tłumem. Co tam sobie ktoś chce morsować, to niech se morsuje, ja tam wolę sobie pograć w Asasyna na plejce. Pięknie, pozdrawiamy wszystkich gamerów. Pozdrawiamy. Kto jest w ogóle twoim aktualnym trenerem? Gdzie się aktualnie przygotowujesz? Aktualnie Bartosz Chyrek. Barber Brothers? Nie kojarzę, ale... bardziej mały klub. No teraz niestety ten klub, w którym trenowałam wcześniej, no to zamknięty. A powiedz, na co stawiasz w ogóle w najbliższej walce? No Kamila jest mimo wszystko zawodniczką, której... No, parterowcem której... jest, to parterowcem. Ja myślę, że z tego się nie obejdzie. Myślisz, że będzie chciała mnie zaskoczyć i pójdzie w stójkę? No, nie wiem. Różne są scenariusze, oczywiście jestem... Wszystko gra, jesteś bezpieczna. Właśnie tak patrzę, że nic nie zleci na mnie. Ja jestem przygotowana na wszystko, bo tam idę na żywioł, no co będzie, to będzie. No co, no, jak jest parterowcem, to najwyżej odklepię, no to nie będzie żaden wstyd przegrać ze sportowcem. No dobra, a skoro jesteśmy już też przy przygotowaniach, powiedz, jaki trzymasz w ogóle reżim treningowy? Dużo trenujesz w ciągu tygodnia, w ciągu dnia? Kilka razy w tygodniu. Okej, a jeśli chodzi o zmianę diety i jakichś innych twoich nastawień? Ja cały czas jestem na tej samej diecie, na której byłam, dietę od brokuła, pozdrawiam serdecznie. Kolejny Tak, no, i wege. Wege, bo staram się nie jeść mięsa i produktów od zwierzęcych, jak najbardziej to ograniczać. Mam 2500 kalorii i
tak jak miałam w sumie kilka miesięcy temu. Nie dojadam tego wszystkiego, a tak brakuje mi kilka kilo jeszcze. Okej, a jeśli też mowa jest o takim reżimie treningowym, to jakiś czas temu wspomniałaś, że odstawiłaś kompletnie alkohol i tak, różne używki. Tak, zaraz mi miną 3 lata w lipcu. Jestem taka pierdolnięta naturalnie. Na pewno narkotyki też zrobiły swoje, ale generalnie to tak jest już po prostu. Czyli to do wszystkich hejterów, którzy mówią, że na przykład przed walką, nie, po walce. Ja wiesz, ja niczego tutaj nie muszę udowadniać, po prostu jest jak jest. A z jakim nastawieniem w ogóle wychodzisz do walki? Czy jesteś taką osobą, która jest generalnie, wiesz, mocno naładowana energią i potrzebuje tak, troszeczkę... Tak, ja w ogóle jestem taka bardzo... się, wiesz, ochłodzić tak, swoje jestem zapędy, bardzo nie? nadpobudliwa, jestem bardzo emocjonalna. I no tak, no niestety trzeba często mi wylać kubeł zimnej wody na głowę. Do czego słuchasz? Muzyki klasycznej, no Jezu, na przykład? Nie słucham czasami, tak, źródła Aretuzy na przykład pamiętam z gimnazjum i czasami puszczę do tej pory, ale jeśli chodzi o muzykę, no to bardzo często hard bass, muzyka klubowa, taki EDM z ruskim basem też właśnie. Matko Boska, no nie wiem, Yellow Claw, Jebrur. Proszę sobie wpisać, jakby ktoś był ciekawy, jaka to jest muzyka, to łatwo można sobie to znaleźć. Będziemy googlować. Tak, rapu też słucham, no dużo, nawet widzisz, teraz nie potrafię wymienić, tak szybko zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, nie potrafię odpowiedzieć, czego słucham. Mogę pokazać playlisty na przykład, jakbyście byli zainteresowani. Śmiało. Pokazać? To za chwilkę. Ja mówię pokazać, już myślałam, żebyście chcieli. Chociaż kilka osób pytało mnie wcześniej, czy podeślę swoją playlistę, bo właśnie jest różno i nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać, więc tak, jakby co do spoko. A to do jakiego kawałka będziesz na przykład wychodziła, już wiesz? No jak, do jakiego? Do swojego! Okej. Okay. Teraz do swojego! To jest najważniejsze. To jest mój, tak, to jest to. Czyli to będzie premiera. To będzie premiera. Pięknie, to na to czekamy. A jak wygląda w ogóle twój premiera. Kontrakt w tym momencie z Fame MMA? Czy możesz zdradzić na przykład, na ile walk jest? Jeszcze mnie trochę pooglądacie. No dobra, świetnie. Powiedz, jak z podejściem do pay-per-view, bo to jest w ogóle dosyć ciekawa chyba historia, prawda? Z moim podejściem do pay-per-view ostatniego? Tak. Czy będziesz to praktykować również, że a jakby o to ci chodzi. Wpływy z pay-per-view tak, będziesz przekazywać tak, na szczytne cele? Tak, będę. Zapomniałam to zapowiedzieć, ale jeszcze nawet nie mamy linku, więc dobra, na razie stop. Ostatnio miałam bardzo, bardzo dobry wynik i dlatego chcę wszystkim podziękować, którzy brali w tym udział i zakupili jednak pay-per-view z mojego linku, bo super. Na jakie cele idą te pieniądze? Na zwierzęta. Jestem mega prozwierzęca i zwierzęta, zwierzęta, zwierzęta. Okej, okay, jesteś bardziej team pieski czy team kotki? Pieski. Idealnie. No. To szanuję. Będę beczeć. No, ale to takie miłe, dzięki wam. No dobra, nie chcemy cię zmuszać do łez w takim wypadku, życzę ci powodzenia. Dzięki za wywiad. Do zobaczenia. Cześć.